Kraków i Huta to jest jeden Kraków i mieszkańcy Huty są wspaniałymi mieszkańcami naszego stołeczno-królewskiego miasta Krakowa, ale na pewno z racji tego, że przez lata to było miasto przy wielkim kombinacie, potrzeba inwestycji, potrzeba różnych mniejszych czy większych zmian, stąd choćby ten pomysł Nowa Huta dziś i remont tych chodników, stąd 70 ulic na 70-lecie. Nasza akcja Kocham Nową Hutę w tym roku włączyła się jakby w ten program obchodów 70-lecia Nowej Huty, która jest, można by powiedzieć, w jakimś stopniu jednym z wydarzeń otwierających te obchody. Warto sobie powiesić w domu, mieć pamiątkę z Nowej Huty, jeszcze z dzidziusiem, to jest w ogóle takie słodkie. No, Nowa Huta kojarzy z takim zabytkiem po prostu, jest piękna i właśnie co roku tutaj przychodzę po kalendarza, pamiątkę. Są dwie wersje kalendarza, na jednym znajduje się zdjęcie z lotu ptaka, prezentujące architekturę Nowej Huty, a na drugim jest przedstawiona fotografia chłopca na tle Alei Róż. Przeprowadziliśmy do Nowej Huty i bardzo fajnie się tu mieszka. Jest to bardzo ciekawa i zupełnie inna część Krakowa. No, mówi się, że to jest odrębna, tak? Bardzo zielono i to, że jest zalew, że jest tutaj, jest po prostu gdzie odetchnąć, tak? Tutaj są te łąki. Naprawdę bardzo przyjemne miejsce do mieszkania, do funkcjonowania, do takiego codziennego funkcjonowania. I to też, jak ludzie są tutaj zaangażowani, interesują się tym i dziedzictwem lokalnym, i swoją historią, dla mnie to jest tutaj wyjątkowe. Ci, którzy się angażują w inicjatywy oddolne, w budżet obywatelski, ludzie, którzy organizują warsztaty, zajęcia w plenerze. Ja sama jestem właśnie członkinią grupy nieformalnej i staramy się upiększać nasze osiedle. Nowa Huta jest sama sobie unikatowa i szczerze mówiąc ciężko znaleźć miejsce na całym świecie, które byłoby tak skonstruowane, jak właśnie jest cała tutaj właśnie Nowa Huta z Aleją Róż i właśnie z tym placem centralnym. No jest inna, jest super, jest, wygląda jakby się zatrzymał tutaj czas troszkę, przynajmniej dla mnie i dla mojej Nysy.